witamy serdecznie podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Chciałam zapytać o odbiór pańskiego obrazu Róża wśród festiwalowej publiczności. No myślę, że jakiś wyjątkowo dobry. Dostaliśmy nagrodę tego Złotego Klakiera i te kolejki przed kinem i z jednej strony to cieszy, z drugiej troszkę martwi, że może trzeba byłoby zrobić jeszcze jakieś jeden albo dwa pokazy. Jak wyglądały spotkania z publicznością? I podczas konferencji prasowej, i podczas pokazu w Teatrze Muzycznym. Wydaje mi się, że po takim filmie trudno tak od razu przejść do porządku dziennego i rozmawiać, więc było coś na kształt takiej poruszającej ciszy, co jest oczywiście fajne i taka aprobata była dla tego filmu. Jest pan po stworzeniu filmu, film oddaje, jak pan powiedział, na jednym ze spotkań oddaje pan ten film publiczności, ale jednak czy zaistniał taki głos, który coś w panu obudził po tych projekcjach? Przede wszystkim widziałem bardzo dużo wzruszonych kobiet. Też słyszałem takie głosy, że ten film epatuje przemocą. No to ja sobie o tym myślę. Właśnie, bo spotkaliśmy się na planie filmu i ten film już gdzieś tam jest, gdzieś tam powstał i w jaki sposób pan na niego patrzy teraz, kiedy właśnie oddaje go pan publiczności? No to jeszcze jednak jest żywe i to są pierwsze projekcje z publicznością, także pewna niewiadoma była, tutaj został odebrany, myślę, że bardzo dobrze. Także jeszcze nie złapałem dystansu, żeby to ocenić tak z boku. Co zauważyłam na spotkaniach, odzywają się też pana aktorzy z poprzednich filmów, są wśród publiczności, oglądają pana filmy. Jak pan patrzy na to, czy są oni jakąś częścią tego pańskiego świata, na przykład właśnie Robert Więckiewicz czy Maciej Sztur, którzy zabrali głos podczas spotkań? Ja im dam się odzywać. Patrzę na to po prostu zwyczajnie. No bo też słyszałam, że tworzy pan taki swój, no nie powiem, że gang, ale grono ludzi, których pan gdzieś tam zawsze wynajduje i zabiera ze sobą w tą podróż filmową i często oni się w tych pańskich, filmach grają, tak jak Marian Dziędziel na przykład. No tak, ale to nie jest nic nowego w kinie, że reżyser otacza się takimi aktorami, z którymi już pracował, oni nim udają takie poczucie bezpieczeństwa. Także tutaj nie jestem chyba jakimś wyjątkiem, ale rzeczywiście jest grupa aktorów, z którymi lubię pracować i myślę, że jest również bardzo wiele innych aktorów dobrych, z którymi może nie będę miał okazji, bo jest za mało filmów, tylko że po prostu robienie filmu zajmuje czas, no ile przede mną jest lipców, nie? Ile filmów? No właśnie, tak jak Agata Kulesza powiedziała, cytując Jacka Braciaka, Smarzowskiemu się nie odmawia. No skoro tak powiedziała. Też bardzo podobała mi się wypowiedź z publiczności, kiedy jakaś najprawdopodobniej młoda aktorka powiedziała, jak u pana zagrać, a panu powiedział koncertowo. Tak, wydaje mi się, że ten nasz film, ta Róża, jest bardzo dobrze zagrana, ale to też może nie jest dobre określenie, bo ci aktorzy w tym filmie są, a nie grają. Jest takie duże, moim zdaniem, poczucie prawdy. No właśnie, bo... Z czego jestem dumny. Właśnie, bo na konferencji... Ale to nie jest absolutnie moja zasługa, tylko ich. Właśnie, bo na konferencjach prasowych aktorzy raczej milczeli na temat swoich ról. Raczej mówili po prostu, przyszedłem i zagrałem, tak jak Marcin Dorociński. No cóż oni mogą powiedzieć, oni zostawili tam zdrowie. I co oni mają odpowiadać na pytanie, jak się pracowało z reżyserem Smarzowskim? A co ja mam odpowiadać na pytanie, jak się pracowało z Agatą Kuleszą czy z Marcinem Dorocińskim? No to myślę sobie, że my jeszcze też nie złapali, że oni również nie złapali jeszcze dystansu do tego filmu. Tak, jak mówiła Agata Kulesza, że ona jeszcze żyje gdzieś tą postacią, ta postać jest gdzieś tam w głowie i cały czas gdzieś tam nie może się od niej odkleić. Czy pan może się już odkleić od tych bohaterów? No już powiedziałem, że nie złapałem jeszcze dystansu. Wiem, że rozwija pan kolejne projekty. Tak, jesteśmy w okresie przygotowawczym do filmu pod tytułem Drogówka. To jest opowieść o 7 policjantach, 7 grzechach głównych. W 7 dniach, 7 nocach. Akcja dzieje się współcześnie w Warszawie. Taka historia, która w tle ma korupcję, zaczyna się na tylnym siedzeniu radiowozu, a kończy może w Brukseli.
przygotowuję się do tego filmu. Mam też w głowie kolejne projekty. Chciałbym zrobić książkę, zrealizować film na podstawie książki Pilcha Pod mocnym aniołem. Pracujemy nad scenariuszem Toksymia z autorką książki, tak? No, bo tak, no, mogę powiedzieć, że są plany.